Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Jeżeli kliknęliście w ten filmik, to znaczy, że prawdopodobnie musicie nauczyć się kolejnego tematu z chemii. Dzisiaj będziemy mówić o rozpuszczalności, czyli ważna sprawa, bo potem ona może wam sporo zamieszać w innych zadaniach z kolejnych tematów, więc skupmy się i przechodźmy szybko do tematu. Czyli co to w ogóle jest ta rozpuszczalność? I teraz uwaga. Rozpuszczalność jest to maksymalna ilość substancji, którą można rozpuścić w danej ilości rozpuszczalnika, w danej temperaturze i w danym ciśnieniu, żeby roztwór był nasycony. Ale co to znaczy? Znaczy to nic innego jak... Słuchajcie, na przykład mamy 100 gram wody. I w tych 100 gramach wody, żeby był roztwór nasycony, możemy maksymalnie rozpuścić, nie wiem, 50 gramów soku malinowego. To słuchajcie, to jest rozpuszczalność tego soku. Rozpuszczalność tego soku wynosi wtedy 50 gram na 100 gram wody w danej temperaturze. Dajmy na to, że przy 10 stopniach Celsjusza, tak? Czyli jeżeli na przykład, to nie jest, to jest jakaś wartość, którą sobie zmyślę, rozpuszczalność chlorku, wapnia w wodzie w temperaturze 10 stopni wynosi 50 gram, to znaczy, że właśnie w 100 gramach wody, w tej temperaturze, można rozpuścić 50 gram tej substancji i roztwór będzie nasycony, czyli więcej już wam się po prostu nie rozpuści. I rozpuszczalność jest cechą, jest to właśnie właściwość fizyczna każdej substancji. Każda substancja ma określoną właśnie swoją rozpuszczalność w danej temperaturze i w danym ciśnieniu. Jeżeli to już wiemy, to możemy przejść do kolejnej sprawy, czyli co to jest krzywa rozpuszczalności? Otóż krzywa rozpuszczalności jest to taka linia, która obrazuje właśnie rozpuszczalność. Taki schemat, z którego możemy odczytać rozpuszczalność danej substancji w danej temperaturze. Zaraz pokażę wam tutaj, jak to wygląda. Zobaczcie, to jest właśnie krzywa rozpuszczalności i w dalszej części filmiku, kiedy będziemy rozwiązywać zadanie, pokażę wam, jak odczytywać te wartości. Czyli właśnie teraz już logiczne się wydaje, że ta rozpuszczalność zależy od rodzaju substancji, które chcemy rozpuścić i od temperatury. I teraz musimy sobie uściślić dwie rzeczy. Słuchajcie, jedna sprawa to jest rozpuszczalność, a druga to jest szybkość rozpuszczania. Rozpuszczalność to jest właśnie ta maksymalna ilość gramów substancji, którą w danej temperaturze możemy rozpuścić. To wiemy. A szybkość rozpuszczania substancji to jest właśnie czas, w jakim ta substancja się rozpuści. I szybkość zależy od temperatury rozdrobnienia substancji i tego, czy mieszamy, czy nie. To było w poprzednich filmikach. A rozpuszczalność zależy od rodzaju substancji i od temperatury. Więc żeby wam się te dwie rzeczy nie myliły, szybkość rozpuszczania i rozpuszczalność to nie jest to samo. I jeśli chodzi o tę rozpuszczalność, to rozpuszczalność ciał stałych zazwyczaj zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury. Natomiast jeżeli mamy gazy, to gazy, ich rozpuszczalność zmniejsza się, jak wzrasta temperatura. Wyobraźcie sobie, że macie na przykład wodę gazowaną albo butelkę Pepsi i postawicie ją na słońcu, odkręcicie, to wtedy ten gaz wyleci, bo rozpuszczalność tego dwutlenku węgla, który jest w tych napojach, będzie mniejsza i on już nie będzie się mógł rozpuścić, dlatego się ulotni. Dlatego właśnie jeżeli trzymamy Pepsi w lodówce, no to ona się tak szybko nie wygazuje i po prostu będzie miała więcej gazu. I teraz właśnie przychodzi czas na zadanka, więc rozwiążemy sobie kilka zadań. Mamy pierwsze zadanko, mamy obliczyć, ile gramów azotanu 5 srebra potrzebujemy, aby w temperaturze 15 stopni otrzymać roztwór nasycony w 270 gramach wody. Więc ja sobie wypisałam moje dane. Mamy temperaturę 15 stopni, masa wody to jest 270 gram, a rozpuszczalność wiadomo na 100 gram, pamiętajmy, rozpuszczalność jest podana na 100 gram w temperaturze 15 stopni Celsjusza, to jest 190 gram. Czyli teraz wiemy, że na 100 gram wody musimy dodać 190 gram azotanu 5 srebra, tak? Bo to wiemy właśnie z rozpuszczalności. A my mamy 270 gram wody. I tutaj będzie x, bo mamy policzyć, ile właśnie potrzebujemy azotanu 5 srebra. Ja już na kalkulatorku sobie szybko policzyłam, że nasz x jest równy 513 gram.
I to jest nasza odpowiedź, czyli na 270 gram wody potrzebujemy 513 gram właśnie azotanu, 5 srebra. Czyli po prostu takie zadania. Najpierw sprawdzamy w krzywej rozpuszczalności, ile substancji potrzebujemy na 100 gram wody i potem z proporcji szybciutko sobie liczymy i otrzymujemy odpowiedź zadania. Kolejne zadanie, tutaj trochę się wspomogę. Oblicz, ile gramów jodku potasu trzeba dodatkowo rozpuścić w 100 gramach wody, aby po jej ogrzaniu z temperatury 10 stopni do temperatury 30 stopni roztwór nadal był nasycony. To jest mega proste zadanie, słuchajcie. Znalazłam tutaj jakąś krzywą rozpuszczalności i zaraz sobie odczytamy. Najpierw musimy odczytać rozpuszczalność w 10 stopniach Celsjusza, a potem w 30. Zobaczcie, mamy KI tutaj. I teraz sprawdzamy sobie, jak w ogóle sprawdźmy sobie teraz razem, jak to odczytywać. Tutaj mamy rozpuszczalność, a tutaj mamy stopnie Celsjusza. Najpierw patrzymy 10 i dojeżdżamy do naszej kreski. Tutaj mamy oznaczone, że ta kreseczka to jest właśnie... O, nie ma piastrości. To jest właśnie KI. Dobra, widać to. 10 stopni Celsjusza. Patrzymy. Czyli tutaj mamy tak 135 około. A w 30 stopniach Celsjusza mamy jakieś 150, tak. Czyli 135 i mamy 50, 135 i 150. Teraz już będzie mega prosto. Mamy w 10 stopniach Celsjusza 135, a w 30 mamy 150. Różnica 150 i 135 to jest 15, czyli po prostu potrzebujemy 15 gram więcej, bo mamy 100 gram wody. Jeżeli wody mielibyśmy 200 gram, to musimy po prostu dwa razy więcej, czyli tam była różnica 15, to musielibyśmy wziąć 30. Czyli w takich typach zadań po prostu patrzymy rozpuszczalność w jednej temperaturze, w drugiej, liczymy różnicę i patrzymy, ile mamy wody. Na 100 gram wody jest taka różnica i potem proporcją sobie patrzymy, na ileś tam gram wody jest x. I ostatnie zadanko. Oblicz, ile gramów chlorku potasu wykrystalizuje po ochłodzeniu roztworu nasyconego z temperatury 90 stopni do temperatury 50 stopni. I jeżeli do sporządzenia tego roztworu użyto 100 gram wody. Czyli znowu mamy najprostszą daną, czyli 100 gram wody, bo to jest po prostu taka jest rozpuszczalność. I ja tutaj sobie już spisałam, że na 90 stopni to jest 50 gram rozpuszczalność chlorku potasu, a na 50 stopni jest 40, czyli tak samo liczymy różnicę 50 odjąć 40, to jest 10, czyli po prostu wykrystalizuje 10 gram chlorku potasu. I to jest na 100 gram wody. Natomiast czyli na 100 gram wody wykrystalizuje nam 10 gram, a jeżeli byśmy mieli na przykład, nie wiem, 735 gram wody, no to wtedy tutaj mamy x tej substancji, która nam wykrystalizuje i po prostu liczymy sobie x i mamy całą filozofię. Szybko nam poszło i to właśnie tymi zadankami kończymy ten filmik. Mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście, że dobrze wam to wytłumaczyłam. Dajcie znać, czy filmik był pomocny. Więcej zadanek będzie w kolejnych tematach i tam też wrócimy jeszcze do tej rozpuszczalności, więc nauczcie się tego dobrze. Jeżeli jeszcze chcecie sobie podsumować ten filmik, to pamiętajcie, że w notatce macie podsumowanie. Macie tam też linka do mojego Instagrama, gdzie na was czekam i liczę, że wpadniecie i zostawicie po sobie jakiś ślad. Dajcie znać, jeżeli jesteście z YouTube'a, będzie mi bardzo miło. I zapraszam na resztę filmików, zapraszam też do subskrybowania mojego kanału, bo już niebawem zaczynamy 8 klasę, materiał z 7 klasy, został nam jeszcze jeden dział dokończyć, ten i się kończy. I zaczynamy 8 klasę. No więc do zobaczenia w kolejnych filmikach, wpadajcie też na filmiki, które nie są z chemii, bo takie też się tutaj znajdują. I do zobaczonka.